Witam was w nietypowym odcinku, bo nie zahacza o zwykłe tematy jak w przypadku Kronik Awatara. Dzisiaj popowiemy się DAL i MINI, czyli programem sztuczną inteligencją, który w wielkim skrócie tworzy cyfrowe obrazy z opisów tekstowych. Partnerem kanału jest Lajokat oraz wszyscy wspierający sam kanał. Dzięki! Nazwa tego bota jest Spartmanteum, czyli też inaczej mówiąc połączenie słów Wall-E i Salvador Dali. Wprowadzimy wiele zagadnień, które oczywiście najlepiej wprowadzić w języku angielskim. Przygotowałem dla was tak na wstęp 15, które według mnie dadzą nam ciekawe rezultaty. Okej, to może zaczniemy. Więc pierwszym wyrażeniem jest Azula and her husband, czyli Azula i jej mąż. Okej, mamy, jak widzicie. Co to jest? Chyba coś ci się stało wbrew, Azula. Co my tu mamy dalej? To nie jest optymistyczne. Ten goleś wygląda jakby coś... to już lepiej, ale to wygląda jak trochę Zuko, więc trochę niepokojące, że jest opisany jako mąż. Okej. nie mogę z tych twarzy. Tutaj już lepiej. No i to jest ładne. Ej, jakby tam trochę dorysować lepiej te twarze. Dobra, następne wyrażenie. Soka meme. Okej. Memy z soką. Co ciekawe, on wygląda jakby się naprawdę napił za dużo soku z kaktusa, chociaż chyba tu jest nawet jakby coś zielonego, ale mam nadzieję, że to sok z kaktusa. Od ucha do ucha. Oj, ja pierdzielę, co ten bot ma z głową. Nie, to jest złe chyba wrażenie. Katara, czy wszystko okej? To wiecie co? Wygląda jakby on był takim robotem, nie? I miał jakby mikrofon przez całą głowę. A nie, to ucho, a to nie jest ucho, to co to jest? Czym to jest? To, jakby coś miał na głowie. Okej, to w miarę spoko. Nie wiem co o tym myśleć. Ej, wszystko w porządku, Sokka? Widzi ten pusty wzrok. Następne, Zutara for the fans, czyli Zutara dla fanów. Dobra, zobaczmy co tutaj, jakie mokre sny mają. I powiem wam, że już tak z początku, no tylko czy Zuko czasem nie miał krótszych tych włosów? Ale tu robili go ładnie. Chyba widziałem nawet taki obrazek i nie wiem, czy nie jest złożeniem tego obrazka. O, jakie ładne. No, okej. Okay. To już jest spoko. Powiem wam, że bot dał radę. To chyba był tamten wcześniej obrazek, tylko troszeczkę w innej perspektywie. No, to jest fajne. Okej, okay, dajesz radę, bocie, dajesz radę. Myślałem, że będzie gorzej, ale no, ej, takie coś by nawet pasowało, jakby dorysować im lepiej twarze. Ale wiecie... Tak ogólnie, Salvador Dali miał dziwne rysunki, a to jest połączenie bota z nim. No naprawdę, świetne rysunki, ej! Nie spodziewałem się, że będą aż tak dobre. Okej, okay, następne. Aang Bloodbender, czyli Aang Mag Krwi. Ciekawe, czy w ogóle da radę. No dobra, oto wybory, które nam tu dało. I nie wygląda, w sumie wygląda bardzo epicko. Takiego Aanga tu też bym chciał zobaczyć. Ogień! Tu wygląda jakby ładował Kamehameha. Chociaż trochę by ręce musiał, ale fajnie, jakby, wiecie, taka... O, ale to miało być McCree, ej. Tu widać przynajmniej oczy i ta strzałka jest jakby prostokątem. To jest fajne ujęcie, Aanga, ale bez strzałki. Gdzie się podziała twoja strzałka, Aang? Hej, dajcie mi grosza, bo nie mam co jeść, panowie. Ej, to jest fajne. Jakby jeszcze jedno oko to rysować, bo wygląda jak Neji Hyuga. Jakby Byakugan zrobił. Oh my god. Oh my god. Co to jest? To w ogóle Aang? On wygląda jakby miał troszeczkę głowę dłuższą. Co to mam? Jakieś wiosło trzyma? Powiem wam, że spodziewałem się czegoś więcej. Nie ma w ogóle, że to jest Magiem Krwi.
Nie widzę, żeby tutaj czarował krew, chociaż to trochę czerwonego jest. Okej, okay, teraz coś lepszego i coś, myślę, łatwiejszego dla bota. Ozai kontra Ang. Dobra, czekałem dobre kilka minut i mamy już wyniki. Ale to chyba jest Amon, a nie Ozai. A Ang chyba nie walczył z Amonem. Ale w sumie Ang wygląda trochę jak Amon. Czy to jest Toph? A co to jest? To jest Toph! Czy ona przekierowuje błyskawice? Czy wy też to widzicie? Trochę słabo, niewyraźnie, ale no zobaczcie. Wygląda jak Toph. O, to już lepiej. To jest Ang, a to Ozai. Już o wiele lepiej, już fajnie widać. Ang kontra Ang? Ja jestem złym Angiem, powstrzymam cię. Nie, nie zabijaj mnie. To jest Ozai? Ej, on wygląda jak jakaś postać z anime. Ang wygląda jakby przed chwilą z kibla wyszedł. To mi się wydaje, jakby to było połączenie Anga z Ozaiem. I to taki, wiecie, z młodą twarzą. Trochę Zuko taki. O, to już fajne. To mi się podoba, chociaż Ozai trochę zdeformowany. Co ci się stało w twarz, Ozai? Ej, to tu w ogóle nie ma sensu. Ale... tak jakby ktoś się zastanawiał, jakby wyglądał Ang w długich włosach. I gdyby wstąpił na ścieżkę Ozaia, jakby zastąpił Ozaia, to tak by wyglądał właśnie. Świetnie, ostatnio było zanowiste, ale mam jeszcze lepsze. Sokka and Momo Cactus Jaws. Zobaczymy, co nam tutaj w ogóle bot wypluje. Dobry Boże, gdzie jest Momo? Ale w sumie mamy... Ale czemu to jest dwóch sok? I co? To ma być sok z kaktusa, a nie kaktus. Momo chyba stał się człowiekiem. Sokka po spożyciu soku z kaktusa spotkał się z własnym ojcem. Dobra, tu widzimy jakby rozdwojenie jaźni. Może Sokka po spożyciu soku z kaktusa rozdwoił się i wiecie, był dobry i zły Sokka. Dobra teoria, popatrzcie, co chwilę jest Sokka z Sokką. Ale gdzie jest Momo? Może to jest Momo, ej, jak, może tak go widział po soku z kaktusa. Kto to jest? No, ta tajemnicza postać. Czy bot wie więcej niż my? Czy Momo stał się człowiekiem po wypiciu soku z kaktusa? A może myślał, że jest człowiekiem? Okej, znów coś prostszego. Gang Ang. Nie spodziewałem się takiego wyniku po Gang Ang. To jest sam Ang, który ma twarz jakby należał do gangu i znów Byakugana odpalał. No, to już w ogóle... coś ci się stało ze strzałką, Ang? I czemu... To jest... Jaka to jest figura? To jakby był pajączek, nie? Taki ziu, ziu. Chyba cię walnął kamień, Ang. To trzeba chyba z tym do lekarza. Widzicie te zęby? Jo pierdziele! Kurde! Szczur Ang! Nie! Ja to muszę zapisać! Ja to muszę wziąć! Okej! Okej! O! I to jest gang Anga, chociaż tak. To jest Ang. To jest Katara, to Zuko. A to co to jest? Co to jest? Oh my god! Chyba ci oko wypłynęło. Nie, co to jest? Teraz może coś innego? Ulubienica Tylee on the beach, czyli Tylee na plaży. Proszę, normalne wyniki, proszę. Dobra, dobra, jak widzę tutaj Tylee jest całkiem, no niezła na plaży i widzę, że nie jest w... Ratuj mnie! Zabij! Nie, to ładne jest, tylko brakuje jej nosa. Tylee i mała Tylee? Ale czemu? Ja pierdolę. Kolejne, te zęby mnie tu rozwalają. Zuko, coś ty przyniósł, zaproszek! Oh my god, to wygląda jak z horroru.
Dobra, coś innego. Ank is better than Cora, czyli Ank jest lepszy od Cory. Okej, zajęło to trochę dłużej, ale widzę, że wyniki są całkiem i jeżeli Ank jest lepszy od Cory, to jakbym wpisał chyba samo Ank byłoby lepiej. Ale to wygląda epicko. Normalne oczy mają. Ale jest Cora. A to co? Duch Anga? Ej, a może to jest ta scena, w której on zostaje porażony piorunem? Ale czemu Ang is better than Cora? No, resztę obrazków takie sobie. Ten chyba nawet widzieliśmy. A co w przypadku, gdy Cora is better than Ang? Może teraz Cora nam wyskoczy? No i mamy wyniki i wiecie co? Jest dużo Cory. Zobaczcie na to. Cora jest lepsza niż Ang, czyli przed nim stoi. Ale czemu ty masz Ang potrójne oko? Odpala jakiegoś Sharingana. Aj. O, ładna Cora. Tylko jej gdzieś oko spierdziela. Cora w panteonie awatarów? Po straceniu połączenia z nimi? To jakby było Ang i Cora, ale... Jak ma być lepsza? Myślałem, że będzie jakaś walka. Może dalej? Ej, fajne. Widać, że to Cora. Naprawdę, po tych szczegółach widać, że to Cora. I dobre, i tyle. Ale... To nie jest... Oh my god, no to... Nie, odpuszczę to lepiej. Okej, okay, i nareszcie moje ulubione. Cora lost their past lives, czyli Cora straciła jej przeszłe życia. Czyli awatar... Czyli coś, co mnie najbardziej wkurza w korze. No dobra, zobaczmy, co tu wyskoczyło, bo dość długo czekałem. No i to ma sens, ale kto to jest? Jakiś nowy awatar? Nie znam cię. Ale fajne. Ej, to tego, ty chociaż te twarze, nie wiem kto to. Oh my god, jak jakiś horror. Nie chciałbym spotkać takiej osoby na ulicy w środku nocy. To nie jest czasem mama Cory? Senna? O, to jest dobre, to jest dobre. Jakby jeszcze zanikali ci z tyłu. Czy to jest kwira z twarzą Cory, z maską Cory? Czy mi się wydaje? To jest na pewno... Ej, to jest... Wygląda jak strój Amona. Z maską Cory, z włosami Azuli. Ja nie wiem, co to jest. Dobra, teraz coś innego. Epic Avatar Ang Battle. No i mamy. Wow. Ang trzyma Anga. Ang czaruje ogniem. A gdzie on ma drugą nogę? O, to już jest. Trzyma, o, patrzcie, jakby trzyma ogniste ostrze. Ang mówił coś kiedyś o jakimś ostrzu z powietrza, ale że ogniste? O, te usta są trochę nieodpowiednie, ale fajne. Chociaż jakby się rozpływał. Co to ma być? Okej, okay, spróbujmy jeszcze innego konceptu. Avatar Ang in anime, czyli Avatar Ang w anime. Okej, okay, jak wygląda Ang w anime? To jest Ang z anime. Okej. To już całkowicie załączył Byakugana. To jest fajne. Lekko szczegółów podrysować i byłby fajny obrazek. To już nie byłby fajny obrazek. On wygląda jak borsuk? Jak te... oglądaliście kiedyś Dragon Balla? To on wygląda trochę jak hit z Dragon Balla. Oh my god! Wygląda trochę jak teraz jak łasica. Parabole tańczą, 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 tańczą. Dobra, i ostatnie wyrażenie. Blue Avatar kontra Ang Avatar. I mi tu chodzi o niebieskie smurfy z filmu Avatar. Ponoć ma wyjść dwójka. Bleh. Dajcie lajka pod materiałem, jak też lubicie bardziej Avatara Anga niż niebieskie smurfy. Dobra! Dobra, tu widzę, że dało trochę bardziej niebieskiego do Anga, ale patrzcie na to, jakie fajne. Jo, to jest artyzm, naprawdę piękne. Nie znam tej postaci, ale ma to sens. Okej, <okay. śmiech> to nie wiem, co mam o tym myśleć. XD! Ang XD! Patrzcie, XD!
Oh my! Ja myślałem, że dostaniemy niebieskie smerfy. A tu widzę, że musiałbym inaczej to wpisać. Ogólnie, jak chcecie, to sami możecie oczywiście też pokombinować, poszukać. Jak widzicie, opcji jest multum. Wprowadzić wszystko tutaj możecie. I całość jest za darmo. Zajrzyjcie do opisu filmiku. No i to by było na tyle. Teraz zadanie dla was. Zaproponujcie, co jeszcze ciekawego mogę wpisać do Dali. To właśnie spośród komentarzy wybiorę najciekawsze oraz najbardziej lubiane przez was opcje. Tylko błagam, nic prośnego. Nie zapomnijcie zostawić suba, aby nie przegapić następnej części. I do usłyszenia. Cześć!